Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest War Thunder, wojska lądowe, witajcie. Okej, dobra, słuchajcie, dzisiaj przyszła pora na to, aby wam pokazać ten oto piękny czołg. Słuchajcie, to jest T-34-85 z działem D5T, a więc z tym nieco słabszym działem, z tym nieco z dłuższym czasem przeładowania. Ale tak właściwie obydwa te modele, właściwie ten model, a więc ten obecnie przeze mnie używany, jak i ten model, w niewielkim stopniu się różnią. Mają troszkę inne wieże i troszkę inne działa, ale poza tym właściwie są to te same czołgi. Dobra, słuchajcie, oczywiście ten czołg to jest słynny Rudy 102 z serialu Czterech Pancernych i Pies. Słuchajcie, co mogę wam powiedzieć o tym czołgu? Te czołgi zaczęły się pojawiać pod koniec roku 43. Pierwsze egzemplarze, bodaj chyba od września chyba były używane przez Armię Czerwoną, jak i nieco później przez Armię Polską. Oczywiście tą część naszej armii, która współpracowała z Armią Czerwoną na wschodzie. Ogólnie czołg, właściwie kadłub tego czołgu, prawie się nie zmienił właściwie od samego początku, od tych pierwszych T-34. Jedyne co zostało zmienione, to nieco wygląd gniazda karabinu maszynowego, jak i dodane takie bardzo charakterystyczne klapki na wizjerach od kierowcy na włazie. No i oczywiście dodano dodatkowe zbiorniki paliwa zewnętrzne. Ale tak poza tym, to jest ten sam kadłub, który miał ten całkiem pierwszy T-34. Grubość pancerza tutaj nie jest w ogóle zmieniona, jeśli chodzi o kadłub oczywiście. Ponieważ gdy przejdziemy do wieży, wieża jest zupełnie inna. Jak widzicie, wieża została w bardzo mocnym stopniu przeprojektowana. Głównie chodziło o to, aby umieścić w niej jedno z najpotężniejszych dział montowanych w rosyjskich czołgach podczas II wojny światowej, a więc działo kalibru 85 mm, przepraszam. Dobne przejęzyczenie. Historia tego działa jest dosyć podobna do działa słynnej niemieckiej 88. Mianowicie, tak samo jak 88, 85, także było działem przeciwlotniczym, zaadoptowanym do celów niszczenia czołgów. A więc właściwie nasz T-34 jest uzbrojony w bardzo podobny sposób, co jego główny rywal tutaj, a więc niemiecki Tygrys. Jest także przeprojektowana wieża, jest dużo większa od tych wież, z którymi mieliśmy przyjemność działać poprzednio. Głównie chodziło o to, aby wieża mogła mieścić trzyosobową załogę, ponieważ oprócz dowódcy, oprócz strzelca, doszedł jeszcze ładowniczy. To jest jeszcze takie drobne przekłamanie było w serialu, ponieważ tam strzelec był także ładowniczym, a tak naprawdę w wieży mieściła się jeszcze jedna osoba. Ten czołg zabiera na pokład 60 pocisków do swojej 85. W serialu Czterej Pancerni także było drobne przekłamanie z tym, ponieważ tam była mowa o 100 pociskach w jednym z odcinków, że T-34 zabierał 100 pocisków. Owszem, T-34 zabierał 100 pocisków, ale do 76, a nie do 85. Słuchajcie, ten czołg powstał, aby mógł być w stanie zniszczyć niemieckie Tygrysy oraz Pantery. Ale może teraz przejdźmy do... Jeszcze taka mała kwestia, taka ciekawostka, mianowicie Rosjanie czołgów T-34 w okresie bodaj od roku 43 czy 44 produkowali czołgów T-34 1200 miesięcznie. To jest naprawdę ogromna ilość. Do porównania powiem wam, że samych czołgów Tygrys Niemcy wyprodukowali w ciągu 3 lat mniej więcej 1500. A więc Rosjanie tyle, ile Niemcy byli w stanie wyprodukować czołgów przez 3 lata,
ciężkich. Oczywiście różnica między czołgiem T-34 a Tygrysem jest kolosalna, ale jeśli chodzi o ilość, no to Rosjanie miażdżyli Niemców o ilość produkcji. Też mamy oczywiście nazwę naszego czołgu, Janosik. Janosik, ponieważ nie ma Rudego. Szkoda, że nie ma Rudego. Chętnie bym sobie tutaj wrzucił Rudego. Zobaczmy w ogóle, co tutaj są za dostępne nazwy. Co mnie zdziwiło, jest sporo nazw czeskich. Jest kilka nazw czeskich. Czeskich napisów. Brakuje mi troszkę polskich. Co prawda brakuje mi polskich. Owszem, jest polski orzeł, używany przez pierwszą brygadę pancerną. Ona chyba była imieniem bohaterów Westerplatte, ale... Przynajmniej tak się nazywała w serialu. Tak się nazywała w serialu, ale nie powiem wam, jak się nazywała naprawdę. Chociaż myślę, że jej nazwa była właściwa. No i mamy też emblemat 4. Regimentu Ciężkich Czołgów. Także polskiej jednostki. Dobra, słuchajcie, powiem wam teraz troszkę o samej grze. Samej grze, o tym, co się zmieniło w niej. Mianowicie są dostępne, jak informuje nas tutaj napis, bitwy mieszane. Bitwy mieszane na w trybie realistycznym, jak i symulacyjnym. A więc zrobiło się ostro, powiem szczerze. W końcu używanie działek przeciwlotniczych ma tutaj sens. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Powiem wam szczerze, że z tego, co już pograłem, odkąd są bitwy mieszane, to jest naprawdę ciekawie. Bitwy mają ogromną skalę, ale za chwilę zobaczycie to sami. W takim razie widzimy się już w bitwie, a więc do zobaczyska. Okej, a więc nas przydziela właśnie, rzuciło nas na dżunglę. Na dżunglę, a więc dużo roślinności, która będzie ograniczała naszą widoczność. Nie lubię za bardzo tej mapki, zazwyczaj od razu jadę sobie na plażę na niej. Dobra, weźmy naszego T-34-85. Dobra, do boju. To jeszcze nie jest wymaksowany czołg. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tutaj. A ja bym sobie na plażę pojechał. Czemu nie? No, graczy nie ma zbyt wielu jeszcze, ale... Okej, nie jest źle, nie jest źle. Jak widzicie, część ludzi gra czołgami, część gra samolotami. A więc różnie to wygląda. Dobra, jedziemy przed siebie. Przepięknie, uwaga, drzewa. Na drzewa trzeba uważać, ponieważ można sobie rozwalić gąsienicę albo uszkodzić zawieszenie. Takie historie się już zdarzały mi niejednokrotnie. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Oczywiście jest to czołg średni, mamy na każdą bitwę przypadają nam dwa. Jak widzicie, walki w powietrzu cały czas trwa, się toczą. Muszę uważać na, nie dość, że muszę uważać na niemieckie czołgi, to jeszcze muszę uważać na niemieckie samoloty. Tutaj mamy Dorniera do 217E. No i zobaczymy. Dobra, nasz czołg dosyć nieźle sobie radzi. Jak na razie tutaj jest rzeka, na którą trzeba uważać. Tutaj trzeba zwolnić, bo można sobie tutaj gąsienicę albo albo zawieszenie uszkodzić. Dobra. Co prawda, moje malowanie tego czołgu nie jest obecnie... raczej się nie będzie za dobrze sprawdzać tutaj w tych... tutaj między tą roślinnością. O, tu mamy punkt, który należy przejąć, a tutaj tygrysa, którego należy zniszczyć, ale niestety stoję tak, że nie jestem za bardzo w stanie mu cokolwiek zrobić. Dobra, wycofałem się. Trzeba na typa uważać. O, mamy tygryska. Dostał. Uszkodziłem mu obudwieżą. Dostał. O, ktoś go zniszczył. Mam asystę z typa. Nieźle, tam też coś było. Krzaczorach. O, co my tam mamy? Nie widzę. Uwaga, sztukas nade mną, wersja D. Mam nadzieję, że mi żadnego jaja nie zrzuci. Dobra, a ja tymczasem zaczynam sobie pięknie przejmować
przejmować punkt. Dobra, trzeba tylko uważać, tam coś jest. Słuchajcie, odkryłem. Tygrys. Tygrys mnie zniszczył, wyjechał na mnie. No cóż, jak widzicie, na tygrysy trzeba uważać. Są bardzo niebezpieczne, ale spoko. Mamy jeszcze jeden czołg. Wchodzimy do akcji. Nie tracąc czasu. Nasz piękny T-34 z 85 mm działem. No zobaczymy. Zobaczymy. Teraz jestem na tym górnym punkcie. Na spawn pointcie. Znaczy słuchajcie, ja jestem w stanie zniszczyć tygrysa i on jest w stanie zniszczyć mnie. A więc szanse są wyrównane. Ja mam jednak tą przewagę, że ja mam dwa czołgi do wykorzystania. Poza tym naprawa, całkowita koszt naprawy T-34 jest dużo, dużo niższy niż koszt naprawy tygrysa. I właśnie pod tym względem czołgi sowieckie są lepsze. Po prostu ich naprawa jest dużo, dużo tańsza. Nie kosztuje tak horrendalnych sum jak naprawa czołgów niemieckich, które naprawdę tanie nie są. Tu się coś kręci, tu się coś kręci. No i tam jakiś wystrzał. Zobaczymy. Któż to strzelał? A, bocik. Bocik, bocik. Teraz go sobie zdejmę. Prawie, tylko stanąłem się tak, że nie co jest, byłem w stanie mu cokolwiek zrobić. Dobra, zniszczony. Mój ci on. Rozwaliłem. Jak widać, nie tylko ja tutaj gram T-34. Ogólnie ludzie lubią grać tymi czołgami. I powiem szczerze, że się im nie dziwię, ponieważ czołg jest naprawdę dobry. Bardzo dobrą mobilność ma. Prawda, jest kilka rzeczy, które dałoby się w nim naprawić. Ale pokażcie mi czołg, w którym nie dałoby się czegoś naprawić. Dobra. Jak na pewno też zauważyliście, mam też dostępny już czołg KW-85. Ale jakoś tak nie jestem przekonany do grania czołgami ciężkimi w tej grze. Jakoś tak czołgi średnie lepiej mi się spisują. Dobra, my tu sobie pięknie przejmujemy ten punkcik. No i zobaczymy. No i zobaczymy. O, bocik, bocik, bocik. Mój ci on, pięknie. Darmowy hajs. Myślę też sobie, że za niedługo nakręcę sobie jakiś odcinek, gdzie będę grał pojazdem przeciwlotniczym. Uwaga! Wow, tego, na te świsty trzeba uważać, żeby właśnie nie skończyć tak jak ten tutaj mój kolega. Ponieważ lotnictwo tutaj jak najbardziej działa. I trzeba naprawdę uważać. A tam panterka. Tylko przez tego mojego kolegę niewiele widzę. Tam jest. Zniszczona. Pięknie, pięknie. Pierwszym strzałem rozwaliłem ją. Boczny pancerz. Powiem szczerze, że w pantery warto strzelać po wieży. Ponieważ od kadłuba, przynajmniej od przodu, bardzo wiele pocisków mi się odbijało. Co nie działało za dobrze. Jednak efekty dużo lepsze miałem, gdy strzelałem po wieży. Ten mój kolega próbuje strzelać do samolotów. No, życzę powodzenia. Inaczej nie ma to sensu. Chociaż myślę, że gdyby czołgi miały tutaj zamontowane karabiny przeciwlotnicze przy włazach, no to byłoby całkiem fajnie. Dobra, co tu się dzieje? Wow, tygrys. Tygrys tutaj się pojawił, ale chyba go zniszczyli, pewnie. Płonie. Płonie. Okej. A my za chwilkę przejmiemy punkt i myślę, że wygramy to starcie. Ale myślę, że to nie będzie ostatnie. Wow! Skąd to? Stamtąd, czyżby? Dobra, przejąłem strefę. No spadaj mnie stąd, Chińczyku! To jest Tajwańczyk akurat, ale Tajwan to też Chiny.
tylko że nacjonalistyczne, a myśmy tymczasem wygrali odcinek, znaczy odcinek, bitwę, mimo że osto się tam podziało na koniec. Osto się działo, ale kilka rzeczy tutaj Niemcom napsułem, dzięki mnie wygraliśmy, ale myślę sobie, że to nie jest ostatni odcinek, znaczy ostatnia bitwa w tym odcinku, to chciałem powiedzieć, sorry. Okej, dobra, słuchajcie, widzimy się już w następnej bitwie, a więc do zobaczyska. Okej, wylosowało nam Karelię, a więc to jest chyba pierwsza mapka z wojsk lądowych, jaka była dostępna w zamkniętej becie. Mapka jest dosyć interesująca. Okej, mianowicie są na niej dwa ustawienia, albo obie strony, tak jak w tym przypadku, jedni startują z północnej, czy z górnej części, drudzy z dolnej, albo są zrobione na ukos. A więc tutaj startują Rosjanie i tutaj startują Rosjanie, a Niemcy startują tutaj i tutaj. A więc jest to dosyć ciekawa mapka, jest kilka jej wariantów. Okej, my jesteśmy tu. Dobra, tutaj nasz T-34 z 42 roku próbuje ostrzeliwać Niemców. No, nie radzę, właśnie zwraca na siebie uwagę naszych nazistowskich przyjaciół. Tam mamy Tygrysa, który właśnie mnie zaczął namierzać. Dobra, trafiłem go w gąsienicę. O, wow. No właśnie dlatego nie warto z Niemcami wchodzić w walki na większy dystans. Dobra, Tygrys mnie nie zniszczył, ale obrywałem od Panzer 4 wersja G, a więc z pogubionym pancerzem. Dobra, my sobie pojedziemy teraz lewą stroną. Spróbujemy wjechać Niemcom na tyły. Jak to tu wygląda? No, kiepsko, nie za dobrze. Wjeżdżamy. Oczywiście T-34 wykorzystuje podwozie Christiego. O, panterka. Oberwała. Napęd wieży zniszczony. Dobra, przeładowujcie. Znowu dostała. No, ładować. Guslik, ładuj. Dobra, zniszczony. Zniszczony, pięknie. Udało nam się zniszczyć panterę. Okej. Pojedziemy sobie tutaj, spróbujemy wjechać szwabu na tyły. Mam nadzieję, że ten plan wypali i że za chwilę nie spotkam tutaj czegoś mocno opancerzonego i chętnie widzącego mój płonący wrak. Dobra, tam na razie czysto. No, zobaczymy. Okej. Pędzim. Janosik do ataku. Lecimy. Oj. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Niemcy też tutaj lubią sobie się ustawiać. Trzeba na to uważać. O, co my tu mamy? Ach, to jest chyba ten gościu, który mnie poprzednio zniszczył. Wal. Dostał, ale też mnie zniszczył. Kurde, no. Ale jazda. Uszkodziłem go, ale on był szybszy. Dobrze więc. Myślę sobie, że rozegramy jeszcze jedną bitwę w tym odcinku. Spokojnie, nie śpieszy nam się, możemy się na razie bawić dostatecznie długo. Mamy jeszcze prawie 10 minut, tak więc będzie jeszcze jedna bitwa. Nie widzę przeszkód. Dobra, a więc widzimy się już za chwilę. Do zobaczyska. Okej, a więc znowu mamy Karelię.
Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej niż poprzednio, ponieważ to taka trochę lipa była. Chociaż tą panterę całkiem nieźle załatwiłem. Dobra, lecimy jeszcze raz. Twardo. Dobra, tym razem jesteśmy... O, tym razem jest ten drugi wariant. Na przemian z miejscami respawnu. Dobra, wszyscy wchodzą. Prawda, troszkę cierpią mi na tym FPS-y, że mam tak szybki internet i bardzo szybko wchodzę do gry. Ale spoko. Spoko, pojedziemy sobie tędy. Spróbujemy Niemcom zrobić niemiłą niespodziankę. Staniemy sobie pod ich respawn pointem. I będziemy próbować ich rozwalać. Ale czy nam się to powiedzie, to się okaże. Dobra. Ciśniem. Dobrze, co my tu mamy? Okej. Pancer 4 wersja C? Ja was proszę. Hej, kolego, wymij mnie, a nie robisz mi tu jakiejś akcji dziwnych. Dobra, zmieniłem sobie pozycję. Teraz tak, mam kilka opcji. Dobra, pojedziemy sobie troszkę tędy. Dobra, typa nie widać. O, jedziesz. Maślana. Na razie spoko. Dobra, mam cię, gnoju. No nie gadajcie. Kolejny pieniek. Hej, dopiero teraz zauważyłem, że... Oj, ktoś go zdjął. Dobra, tam mamy coś następnego. Dobra, wiecie co? Nie, ja mam pecha ze wjeżdżaniem na wzgórza. Tygrys. Cip, chodź tu. Ach, nic mu nie zrobiłem. A szkoda. Dobra, jedziemy na gnoja. Się z nim zmierzyć. Gdzie jesteś, typku? Dobra, i... Ach. Dobra, trochę dostał. Dobra, chodź tu. No jak, z takiego bliska, nic mu nie zrobiłem. No hello. Dobra, trzeba ostrożnie z dziadem. Jest walka naprawdę. O ty! Uła, podpalił mnie. No niestety, jak widać, Tygrys jest nieco lepszym czołgiem od mojego. Czyżby w tym odcinku nie było mi dane zniszczyć Tygrysa? Smutne. No niestety tylko do tej pory mam asystę z Tygrysa, ale samemu mi się go zniszczyć nie udało. Przynajmniej na razie. Zobaczymy. Mamy jeszcze jedno podejście. Mam nadzieję, że tym razem się to powiedzie. My tu mamy chyba jakiś drobny problem ze szwabusami. Ale zobaczymy. Jak widzicie, samoloty robią swoje. Cały czas tutaj krążą nad nami. Znaczy tak, ja będę chciał nagrać sobie jakiś odcinek z pojazdów przeciwlotniczych, tylko że muszę się na razie nauczyć nimi strzelać, ponieważ trafienie takiego samolotu nie jest łatwą sztuką. To jest naprawdę kawał ciężkiej roboty wyczuć
wyprzedzenie, z jakim należy strzelać. Co prawda kilka samolotów udało mi się już zestrzelić podczas moich zabaw, ale nie zmienia to faktu, że nie jest to łatwe. Dobra, teraz próbujemy dziada zajechać nieco innej strony. Ten tygrys chyba dalej tam jest. Przynajmniej widzę go na mapce. Myślę, że nie tylko ja miałem problemy, aby typa zniszczyć. Szkoda, że nie mogłem wezwać sobie wsparcia artyleryjskiego. Wówczas myślę, że ta walka wyglądałaby nieco inaczej. Jedziemy, jedziemy. Niestety, wsparcie artyleryjskie wzywać mogą tylko i wyłącznie średnie i lekkie czołgi. Dobra, wspinamy się, wspinamy się. Dobra. Jedziesz, 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 śmietana. Tu jadę, raczej, chociaż? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Oj, chyba nie, chyba nie. No nie gadajcie, że się zawiesiłem. No kurna, chata, no. No tak, niech zgadnę. To tamten sukwisz. No pięknie, po prostu pięknie. Zaraz bombą dostanę. Wow. Tak też i czułem. Tak też i czułem. Proszę bardzo. Oto Dornier mnie załatwił. Bardzo niemiło. Dobra, wróćmy do hangaru. No cóż, nie było mi dane tutaj się popisać za bardzo podczas tej bitwy. Ale no cóż, słuchajcie, tak to wygląda. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Różnie z tym jest. No cóż, tak wyszło. Ale słuchajcie, nie płaczmy. Ten czołg jest naprawdę, naprawdę zacny. Fajnie mi się nim gra. Mimo wszystko fajnie mi się gra. Muszę przyznać, że ta gra nie wywołuje tutaj takiego poczucia jakiejś takiej spiny podczas walk. Raczej jest luźno, raczej jest spokojnie, bez większych kłopotów. Po prostu nie ma takiej obawy, że o kurde, coś się, jak mnie zniszczą, to stracę kupę hajsu, coś się stanie. Nie, jest luźno, jest spokojnie. Po prostu daje dużo fanu ta gra, to na pewno, to na pewno. Chociaż myślę, że twórcy mogliby w najbliższym czasie dorzucić kilka dodatkowych pojazdów przeciwlotniczych, ponieważ są one potrzebne, powiedzmy, są one potrzebne. Przydałoby się lepsze wsparcie przeciwlotnicze. No a przeciwnik, naprawdę wrogie lotnictwo daje nam się we znaki. Co będzie w przyszłym odcinku? Myślę sobie, że zobaczymy, jak to wygląda z nieco innej strony, z drugiej strony. Pogramy troszkę czołgami niemieckimi teraz, myślę. No i zobaczymy. No i zobaczymy. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie Panzer 4 F2. Dobra, to taka mała zapowiedź tego, co w przyszłości. A tymczasem ja się z wami będę żegnał. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Oczywiście nie zapomnijcie o ocenie, o komentarzu i o subskrypcji. A tymczasem na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.